Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału. Mamy piękny, słoneczny dzień. Dziś drugi lot okręgowy okręgu Bielsko-Biała. Idę podłączyć zegar, przygotować sprzęt do lotu. Tutaj jednak w celach mam pozamykane część gołębi, bo ja swoich najszybszych gołębi, no, tych sprinterów, tych, które najszybciej latają, na lot nie włożyłem. A początkowo miał to być lot z odległości 500 km ponad w upał, więc uznałem, za tydzień znowu jest lot. Trzeba coś zostawić w domu, bo muszą się gołębie zregenerować. Znowu mamy 500, więc nie zakoszowałem moich najszybszych gołębi. Najszybsze gołębie zostały w domu. Rano żeśmy koszowali. No a po południu, właściwie w godzinach wieczornych, okazało się, że lot jest skrócony do 330 km. A gołębie, które potrafią robić 330, siedzą tutaj w gołębniku. Więc zobaczymy, jak ten lot wyjdzie. Jaki ten dzisiejszy lot będzie. Także no, duża niespodzianka. No i podłączymy zegar i będziemy oczekiwać na przylot gołąbków. Tak więc ciężko będzie dzisiaj o dobry wynik. O, tutaj gołąbki, co są, ta już ma 3 razy pierwszy konkurs. To też jest, to nie są młode gołąbki, bo to są 4-latki. Ta miała jako roczna 10 konkursów, wiele czołowych. Jej siostra też ma 2 razy jedynkę, czy 3 razy jedynkę na oddział, też jest w domu. Ta też ma kilka czołowych konkursów i też ma jedynkę na oddział. Także wszystkie gołębie, które u mnie miały pierwsze konkursy na oddział, wszystkie dosłownie zostały w domu. Lotniczka ma najlepsze lotniczka, 5-latka, która za ostatnie 2 sezony tylko jedno pudło ma i dość czołowo siada, też w domu. No dosłownie wszystkie moje najszybsze gołębie siedzą w domu, wszystkie roczniaki siedzą w domu. Zakoszowałem tylko te gołębie pod długi dystans, które robią 500 i 700 km, a te szybsze, one też robią 500, ale po prostu na takim dystansie nie chciałem nimi ryzykować. 500 wymagający lot, więc żeby wypoczęły, za tydzień znowu 500, znowu jest lot, więc postanowiłem zostawić je w domu. A sytuacja się zmieniła, lecimy dzisiaj 300 km, a te, które latają 300 km, siedzą w domu. No, tu siedzą roczniaki, tylko część starych gołębi poszła. A tak, gołębnik jest pełny gołębi. Tak więc podpinam anteny i będziemy oczekiwać na gołąbki. Tu w drugim gołębniku gołąbków, roczniaków, też sobie wszystkie siedzą po kolei. Całe pary w domu. Uznałem, że nie będę koszował roczniaków na taki upał, na 500 km. Więc zrobiłem im przerwę i wszystkie roczne, no i sporą część szybszych, czyli wszystkie szybkie gołębie starsze zostawiłem w domu i nie zakoszowałem na lot. Najważniejsze, podłączę zegar. O. Zegar konstantujący, żeby potem swobodnie móc sobie przygotować wodę, karmę. Zegar już będzie pilnował. Ostatnio w sumie też dobra ta jest elektronika, bo można na spokojniej się szykować. Ostatnio też był, zapowiadał się szybki lot, ale był znacznie szybszy niż się wydawało, że będzie.
Mamy wczesne godziny, jeszcze godziny 8 nie ma, 5 chyba 15 wypuścili. To za chwilę, no już dwie, za chwilę 3 godziny lotu będą. Ale to jest 8. Myślę, że w okolicach, nie wiem, niecałych 5 godzin, niecałe 5 godzin, około 5 godzin powinny gołąbki lecieć dzisiaj, czyli 5.15, między 10.15 a 10.30 powinny się pojawić. Także postaram się coś nagrać i pokazać Wam lot. Ci, co oglądają na żywo, to też mają możliwość, ale taki skrócony filmik z przylotu też chciałem nagrać, jak to u mnie wygląda. No, trzeba przygotować wodę, bo przy tych upałach to też młode i rozkód będzie potrzebował. Na pewno te pojniki, co mają, wypiją. I młodzież w wolierach. Także nalewam tu wody, sobie ją tam zatransportuję. Teraz można wszystko spokojnie przygotowywać, zegar podłączony, więc żadnych niespodzianek już nie będzie. To jest plus tą elektroniką, naprawdę bardzo wielki. O, tu mam wodę, tu karmę, którą dostaną do karmników, żeby jak przylecą, mogły się posilić. Także idę wszystkim gołąbkom na gołębnikach nalać świeżej wody, nasypać do karmników karmy, no i będzie wszystko przygotowane na przylot. Dokładnie teraz 3 godziny lotu minęły, więc troszkę czasu jeszcze jest, na spokojnie sobie wszystko przygotuję, pokarmię sobie jeszcze rozpód, no i potem będziemy czekać na gołębie. A i tutaj też karmię samiczki rozpłodowe. One są oddzielone od samcy, żeby sobie odpoczęły. Będą później jakieś nowe, na kilku parach robione nowe połączenia pod rozpód, ale jakby gołębie do lotu wychów się skończył. Dlatego samiczki tu są rozdzielone i odpoczywają, a samce są same na celach. A więc tu uzupełnię też wodę, pokarmię. No, żeby też mieć spokój przy niedzieli. Młódki widzę ładnie rosną, nakarmione. A to już czekają, wodę mają, ale widzę, że czekają na lepszą karmę. Wybredne są, jak dostają wszystko, co chcą, to są wybredne. O. No, jesteśmy po locie. No tutaj woda czeka na te, co dolatują. W sumie teraz trochę się otworzyło, bo takie małe podsumowanie przylotu gołębi tam było na żywo widać, więc w sumie powiem, jak to po nalocie wyszło i z wynikami od razu. Powiem, nie wyszło dobrze, wyszło źle lub wręcz bardzo źle. Mało konkursów dostałem w dupę po prostu i pozamiatane. Gołębie teraz się coś otworzyło, zaczęły mi dolatywać. Ani konkursów, a straty na zegarach miałem znacznie większe niż u konkurencji, u kolegów. A więc jedna wielka porażka. Choć o dziwo, jak tam potem pojechaliśmy na basen z rodzinką, wróciłem po basenie, to te typowane gołębie w tym upale podociągały, to troszkę tych gołębi dociągło. Myślałem, że jak się urwało, to już nic nie będzie, bo taki moment był w południe, że tam w ciągu godziny jeden gołąb przyleciał po południu. Teraz na wieczór coś tam dolatuje, zobaczymy, myślę, że jeszcze jutro rano coś przyleci. Jakie te straty ostatecznie będą? Mam nadzieję, że dużo się ich zejdzie, więc jakby nie będą duże ilościowo. No nie wiem, co się porobiło. Z tych lepszych gołębi, tą co dałem jedną córkę tego mojego najlepszego rozpłodowca, szaleńca, to siadła za pierwszą typowaną i na przyzwoitym, dobrym czasie. Więc dobry gołąb poszedł i dobry gołąb się sprawił. Roczniaków nie dałem, więc ani nie posiadały, ani też strat w rocznych nie mam. A te pozostałe, mniej szybkie,
Myślę, że część tych sprinterów na pewno usiadłaby w konkursie. Może by coś brakowało, no trudno tutaj gdybać. Jedyna rzecz mnie pociesza, że wszystkie najszybsze gołębie mam w domu, bo nie były na locie. Więc jakby mam straty ilościowe, ale nie takie jakościowe, bo brakuje paru gołębi, ale powiedzmy jestem zawiedziony lotem, ale jakby mi brakowało któregoś z tych, co zostawiłem w domu, to bym był bardziej zawiedziony i nerwowy. Tak jestem zły na siebie, że je źle przygotowałem. Nie wiem, co zrobiłem źle, a bardziej nie wiedzę tego, co zrobiłem źle. No, gołębie są w gołębniku. No. Roczne są w gołębniku, narybek jest w gołębniku, najlepsze gołębie są w gołębniku. Brakuje mi jednej typowanej, co zatypowałem ją tu, także wśród tych, co poszły na lot, to chyba 9 na tych 10 teoretycznie przeze mnie wybranych za najlepsze jest. Dodatkowo z samej 20 to też chyba grubo większość jest, bo tam była już sytuacja, że miałem ich 4 z 10, a z 20 było 10, więc na pewno było 6 z tej drugiej 10. Przed chwilą doleciała jedna, na pewno 7. To nie wiem, czy tam brakują 2 czy 3, czyli z 20 typowanej może brakują 3, może 2. Przy czym jeden z 10. No i to tak, szczerze powiedziawszy, jakiś straszny as też nie był. Tam coś próbowała latać, akurat samiczka przez parę lat, coś tam zawsze, ale powiedzmy, że gubiło się lepsze gołębie. No więc pod tym względem strat to jakby wszystko, samczyki mnie zawiodły, dostały popalić strasznie i to jakby trochę mnie to boli, bo chciałem tymi samczykami coś tam polotować, uruchomić je, a dostały popalić niesamowicie, więc samce w ogóle przegrały totalnie z samicami. No i takie podsumowanie lotu, także byłem dawcą konkursów i podsumowaniu lotu by to wystarczyło. Mamy kolejne loty, lecimy dalej, maratony inne. Jeśli o mnie chodzi, oby dalej upałów nie było, bo to upalne loty, coś robię źle i coś z tymi upałami mi nie wychodzi. I nie jest to najlepszy lot dla mnie w upał. Oby były straty jak najmniejsze i trzeba się pozbierać i walczyć dalej. No i tyle odnośnie podsumowania i lotu. Może by te lepsze gołębie zrobiły więcej konkursów, a może by któregoś z nich brakowało. Także może by konkursów było więcej, ale straty za to by były. Ciężko powiedzieć. Może byłyby w domu. Możemy tylko gdybać. Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Więc tym akcentem zakończę dzisiejszy film. Pozdrawiam. Dobry lot.